ile mnie nie było, jeżeli chodzi o świat FIFA, także początek odcinka poświęcę na to, aby troszeczkę nadrobić to, co powychodziło w poprzednich dniach. Stop! Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl. Od teraz przy zakupach za minimum 200 zł dostaniecie od 100 do 200 tysięcy końców w gratisie. Mają bezpieczne metody dostawy, a także wszystkie metody płatności. A z kodem OSCAR dostaniecie to wszystko 5% taniej. Link jest w opisie. Dobra, także od razu wbiję do SBC i przy okazji zobaczę, co wyszło 19 i pamiętajcie, że dzisiaj w Extreme, na którym sobie pogramy Food Champions z Anglikami, bo jeszcze nie grałem w ogóle. No dobra, więc y... Chaviego Simonsa jeszcze widziałem, wyszedł Garnaczu, 93 overalla, o kurna, 5 na 4, Fineska, artysta sztuczek, ej, to jest świetna karta. jeszcze On może mieć, musi się zadebiutować, tylko nie strzelić gola lub mieć dwie asysty. Moim zdaniem... Kurde, no on pewnie też jakiś mega drogi nie jest. Nie no, fenomenalnie, fenomenalnie wygląda ta karta i chyba go dzisiaj zrobimy. Dobra, ale zobaczmy, co jeszcze wy wychodziło. Wyszedł pik z bohaterem, ale nie wiem, czy taki, takiego przypadkiem już nie było. Okej, okay, dobra, wyszedł Bergwine i Adrian Rabiot. Ej, ten rabiot całkiem spoko wygląda, ale ja nie jestem jakoś fanem tego gościa w grze, ale jak gwiazdki, 4 na 5, no nie wygląda źle. Ale czy bym go robił, czy bym go robił, dwa składy, ale jest też Bergwain. Dobra, zobaczę tego Bergwina, Wrzuta, powershot i bieganie. No nie wygląda to źle, nie wygląda to źle, ale raczej bym sobie... Nie no, ja, ja raczej tych dwóch SBC nie będę robił, chyba, że są jakieś mega tanie. Bergwein skład 87, to tak o chyba. A Adrian Rabiot 85 i 88. Kurde, ale to będzie Holandia, Francja, to będzie mega fajny mecz. No ja bym ja nie no, jakbym miał... Spekulować to wygra, to patrząc po meczu Polaków, no to ja powiedziałbym, że Francja roznie, rozniesie Holandię. No ale zobaczymy. Dobra, wyszła rozbudowa. O, kurde, ej, ale rozbudowy. Aha, ulepszenie najlepszych reprezentacji 8,4 plus razy 7. To się odświeża chyba raz na tydzień. No ale dobra, dostaliśmy też 2 razy 8,6. I dobra, widzę dobrą rzecz, że tutaj jest tylko jeden skład, bo zawsze były dwa składy na tą rozbudowę. Także dobra, w końcu zmieniam o tej roz rozbudowie zdanie. No jest okej, okay, bo wcześniej było chyba skład 8,3 i 8,6. No dla mnie to było totalnie nieopłacalne, ale to jest spoko. Dobra, wyszła jakaś też pani, która wygląda spoko, ale. Il ono. Nie no, met 60 na prawej obronie, gdzie każdy gra na lewym skrzydle halandem, raczej nie ma racji bytu. Wyszedł Toni, który wygląda chyba spoko, co? Power shot, potężna główka, szkoda, że nie ma wyskoku nawet tego zwykłego. No i bieganie. Nie wygląda źle, nie wygląda źle. A, ale jakie wymagania? Dwa składy też, o kurtno. 8,6 i 8,7. Dobra, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o kontencik. Dobra, to wiecie co, chyba zaczniemy sobie od. Czekajcie, może mam jakieś zadanka, może coś tutaj się udało uzbierać. Dobra, chyba mam nagrody za skład Battles. Nie wiem, jaka ranga to będzie. Uwaga. Bronze 1. Czy jest sens to wam pokazywać? No, chyba nie, chyba nie. No dobra, to otwórzmy tą paczkę 8,4 plus razy 7. I jeżeli coś pominąłem, a wyszło coś jeszcze ciekawego, np w zadaniach, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach, a nadrobimy to. Natomiast my zobaczmy tą paczkę z najlepszych narodowości, oczywiście nie ma karty specjalnej, standardzik, ale jest Anglia, także może coś do składu Anglii, no w sumie całkiem dużo, bo jest Rashford, Grillish i jest Pani Bronze, ale raczej nikt do pierwszego składu. No dobra, także ja wbijam oczywiście do Food Champions, będziemy grać sobie składem Anglii, zobaczymy co z tego będzie, możecie, o właśnie, możecie też pisać w komentarzach, ilu widzieliście gości, co grało składem Anglii, tego jestem mega ciekawy. Zresztą sam, sam, sam zaraz zobaczę, czy ktoś oprócz mnie podejmuje się tego wyzwania. Dobra, ja potrzebuję takiego typowego SPD-ka z krwi i kości. Dlatego zakupmy właśnie Deklana Rice'a Uda mi się go kupić, dobra, udało mi się go kupić za 245 tysięcy. No i w związku z tym ten składnik troszeczkę się zmieni, bo wypadnie z niego Marek Rashford, wydaje mi się, po ewolucji, bo jako jedyny ma tutaj dwa playstyle. No dobra, może nie jako jedyny, ale ma dwa playstyle po prostu. Ale myślę, że z ławki będzie robił dobre oro. Dobra, musimy też wzmocnić lewą i postawię tutaj na lewą obrończynię Charles w wersji Team of the Season, bo jest tania i ma w sumie niezłe statystyki. No i kończymy ten składik umacniając prawego obrońcę i dajemy Walkera Petersa. No dobra, jeżeli chodzi o formację in-game, to będziemy grać 4-3-2-1, taką jak grałem zazwyczaj I, będziemy, i będzie to wyglądało w ten oto sposób, że Eze będzie tym troszeczkę bardziej ofensywnym espekiem Jude Bellingham takim box-to-boxem, no i Declan Rice jako ten typowy HP deck no mam nadzieję, że będzie to jako tako funkcjonować, no i uda nam się wygrać te 12 meczy. Także zacznijmy, zobaczmy z czym, z czym to się je i zobaczmy też ile osób gra ten challenge składem Anglików. Ogólnie po tych transferach ten też skład Anglików nie wygląda aż tak tragicznie u mnie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o napad to chyba ciężko, o lepszy mógłby być ewentualnie jeszcze Cold Palmer, ale... Albo o innych po prostu graczach nie pamiętam Skład rywala oczywiście całkiem niezły Ale wygrajmy go, spróbujmy, sprawdźmy się Czy to w ogóle będzie miało ręce i nogi, żeby grać takim składem Myślałem, że wina oddaje Kurde, się ucieszyłem Dobra, zobaczmy, też pierwszy meczyk od dwóch dni po przerwie Troszeczkę na zmęczeniu, nie ukrywam Ale zobaczmy, Filek Foden Na spokoju, na spokoju, dobrze Walker Peters Oj, 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 oj. Nie, 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 nie Nie chciałem, za szybko podałem Dobra i zobaczmy, Zaire Emery Ale Joe Gomez, piękny transfer czyści rywala na razie i gościu panikuje, ale czy to będzie czy Marcola tego dobiegnie, no raczej, raczej nie, weźmy to, po prostu wyrzućmy ale piła poszła, Walker Peters czy to złapie, no złapał to, ale Zaire Emery też to złapał, ale Ez też to złapał i zobaczmy teraz Phil Foden, super piłka, Phil Foden, chyba będzie rzut wolny, tak jest, dobra dodajmy do Phil'a fouldena, Phil Foden niech się zakręci i piękny strzał Phil'a Fodena, ściąga pajęczynę z siatki Dobra, ogólnie mój cel na Full Champions jest taki, żeby wbić 16 winów, no wydaje mi się, że 18 mi się nie uda z tym składem, co mam, no bo jednak tu się pojawiają, pojawią się w pewnym momencie braki kadrowe, zwłaszcza jak będę się mierzył z zespołami, którzy, które nie grają tego challenge'u, ale jeżeli uda, ale jeżeli po wykonaniu challenge'u Anglikami miałbym jeszcze szansę na 16 winów i udałoby mi się to zrobić, to byłbym mega zadowolony z tego weekendu i zobaczmy, na spokoju, Joe Gomez, oj. No dobra, wyszło do Harry'ego Kane'a i Harry Kane dobrze do Phil'a Fowden'a Phil Folden. super piłka do Jadona Sancho i Jadon Sancho i Eze bezpalonego i 2 do 0 Serio to nie był spalony? No ekstra I zobaczmy czy go jakoś to wykorzysta pan Barkola. O kurna, Rio Ferdinand jak się wkurzył na młodego Oj, 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 ty no odebrał to i w sumie, oj, ale dobra, Ramsdale I... o Jezu, chyba... A to Guardiola jest! Ej, dobra, czyli gościu nie ma środkowego obrońcy, no to trzeba cisnąć w takim razie. Gościu ma właśnie braki w obronie, ale ich nie wykorzystujemy przez złe podanie Jadona Sancho. I dobrze Rio... I teraz. I dobra, 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 dobra do fila Fowdena i... Phil Folden Nie ma, Oblak to broni. Mogę chyba... No miałem dużo czasu, mogę jeszcze, jeszcze bliżej podejść ewidentnie. Dobrze i... Kane, i 3 do 0, czy to będzie rage quit. No, gościu chyba chce zrobić rage quita, nie? Także. No, oby nie strzelił gola, bo wtedy będzie miał nadzieję i raczej nie wyjdzie. Także to jest na razie mój cel. Już wolę, żeby ta piłka wyszła na out, niż żeby gościu strzelił Gola. I jest spalony. Czy gościu wyjdzie mimo wszystko, czy jednak będzie próbował dalej grać? Wyszedł. No i mamy pierwsze zwycięstwo, oczywiście, składem Anglii. A właśnie, możecie mi napisać, kogo wy, kogo wy będziecie robić, czy człowieka Simonsa, czy garnacho. No bo przyznam szczerze, że ten Simons w sumie też wygląda fenomenalnie I już na pewno miał debiut, bo debiutował z Polską I już będzie miał chyba plus jeden overa, A nie, on będzie miał do zgrania, okej okay, Będzie miał boosta do zgrania Także no, kurde, no też ciekawa karta ale chyba Garnaczo kurde ma lepsze te playstylinga, takiego typowego skrzydłowego. No dobrze, to zobaczmy, Borussia Borusz naszym rywalem. Czy będzie grał składem Anglików? Gra składem Anglików, proszę Państwa! Jest też ktoś, to gra to wyzwanie, pięknie, tylko że gościu już ma... W ogóle gościu ma 6 winów chyba, tak? Bo odtokował Pickforda, -Pick no ja jeszcze tego nie zrobiłem. Dobra, jedyny mój wniosek to jest taki, że gościu może mieć delikatnie bardziej wyczuty ten skład niż ja. O, właśnie, mainu. Ej, zapomniałem w ogóle teraz, jak mi odebrał piłkę tym mainu, to sobie przypomniałem, że ja go miałem i go przepaliłem. Cholera jasna, nie? I Eze, Nie, źle odebrałem. I znowu faul. I Cold Palmer, ale jest Charles. I dalej to będzie. No tak, przywilej, nie godzinę trwa. A nie, dobra, jednak nie trwał godziny. To John... goni mi Ashley Cole. Aha, czemu on sobie taką. Nie... Przeciwaj... No, nie... nie nacisnąłem dwa razy? Dwa. Jakbym nacisnął, to spoko, ale nie nacisnąłem. Dobrze, Jude. I Eze. Dobrze do Charles i Charles dobra piłka na na Hurricane 1 1-0, co za pani Charles No i oczywiście cudowne wykończenie naszego napadziora No on jeżeli chodzi o, o tą kwestię to jest po prostu bezbłędny Powiem wam, że ten Eze na tym ofensywnym eśpeku w 4-3-2-1 naprawdę jest spoko, no bo on ma jakieś delikatne pojęcie też o obronie No i w ataku jest mega kotem na razie Dobra, my zobaczmy, czy Phil Foden to strzeli, to będzie tapin na Watkinsa. Znaczy ogólnie będzie tapin. no wiedziałem, że na Watkinsa, ale nie wiedziałem kiedy to zrobić, za to Declan Rice oczywiście dobrze o tym wiedział. Czy to będzie dobra piłka na Harry'ego Kane'a? No jest, ale jest jeszcze Eze z dystansu, nie, nie... Ale jest jeszcze Stanway z dobrym odbiorem, Watkins, Oli Watkins, dobrze. Na, na razie Irps pół godziny czyste konto, co prawda nie miała chyba żadnego strzału na bramkę poważnego, interwencji też w sumie żadnej, ale czyste konto to czyste konto, nie? Jak zostanie mi ostatnich pięć meczów do wygrania, to chyba, kurde, damy sobie tego Riototy Rio wypożyczonego, nie? I zobaczmy, Phil Foden. I 2 do 0. Piękna akcja poszła. No i dobra, spokojnie teraz Charles. Super piłka do Harry'ego Kane'a. Hurricane, 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 hurricane. I kurde, wasz leja kola walnąłem Kane, dobra piłka, dobra piłka do Charles. Charles ma, co ma? No właśnie, nic nie ma za bardzo, ale może będzie miała asystę, nie? No, zobaczmy, Eze, 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 ale już Joe Gomez pilnuje, ale czy upilnuje? Upilnował Rio, super. Walker-Peters, 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 strzelajmy, nie ma, Pickford broni. I Phil Foden, super, wygrasz to, Joe Gomez, czemu w Pickforda, cholera no. Ale czy gościu wykorzysta brak jednego zawodnika w obronie? Oby nie, ale wykorzystał, Dwa do jednego, no Irps nie sięgnęła, ja nią się jeszcze przesunąłem w drugą stronę, myślałem, że to będzie strzał po długim, także też nie mogę do końca tego strzału zajrzeć na jej konto. Dobra, zobaczmy Phil Foden. Ale to. Ej, kurde, akcja 2 na 1 na gościu to mega, mega skopał. Solidna firma, ale tutaj Hurricane dobrą presję wywołał na pani Bright. I czy Hurricane to łupnie? No łupnął, ale nie trafił, nie? Super piłka do Harego Kane, Hurricane, Hurricane. A wiecie co, uderzmy z dystansu. Oj, szkoda, szkoda, poprzeczka, to był mega dobry pomysł. Eze, Eze się utrzymuje i karny nie. Nie no, czysto, czysto. Dobra. Dobra, Kane. I teraz Eze, dobra piłka do Kane'a. Spalony. Aha. Phil Foden, dobra piła do Sterlinga i Sterling! Tak jest! Co jest? Drugi kontakt z piłką Sterlinga od razu po wejściu z ławki i ma bramkę. No ekstra. No lepszego w sumie, lepszego wejścia z ławki nie mogliśmy sobie wymarzyć. Oj, i to też będzie dobre wejście z ławki, bo jest buka Osaka. No nie, no co to było? Dobra, gol za gol. Ale jest i Fodenik, który odbiera ale trzeba pilnować tego właśnie Bukajosaki, Boże, co to jest za potwór, nie? No potwór, no potwór, no 3 do 3. Jak gości mógł trzymać Bukajo toca na ławce? Przecież to jest jakiś świr. Oczywiście Harry'ego Harry Kane, Dobra piłka do Fouldena, Foulden dobrze do Sterlinga i no co to było, czemu on się przekręcił 4 razy, no? Ian Wright, Ian Wright. No trzeba tego Bukayo kryć. Dobrze, w końcu mu zabraliśmy piłkę. Rahim Sterling, super piłka do Kane'a i gościu się poprzesuwał. A Harry Kane ściągnął pajęczynkę z okienka i pięknie. 4 do 3, super akcja wyszła. I uderzasz z dystansu chłopie, dobra, narożny, 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 leci to narożne, ewidentnie, dobra. I Irps, laga, taka pół laga, dobra, pół laga, pół laga i ona wyszła idealnie, bo teraz Hurricane może wyjść. I zobaczmy, Hurricane, 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 czy gościu się przesunie? Nie przesunął się. No już tutaj tej piłki raczej nie oddam i mamy to, wygrywamy 4 do 3. Tak? Dobra, wygrywamy ekstra, ale. Ale Saka troszeczkę napędził strachu. No nie ma co ukrywać. Dobrze, to zobaczmy najpierw 4x8, 4 razy 8-4, czy będzie jakaś karta specjalna. I w ogóle, znaczy też przyznam się, że no nie, nie śledziłem ostatnio naszego świata FIFY, ale biorąc pod uwagę ten piątkowy opening, i tak jak widzę, jak leci z tych paczek. To chyba nie jest jakiś wybitny drop, ale może teraz. O, o, widzicie na zawołanie, na zawołanie. Mamy Hurwata, SP, Luka Morris, dobra. Ale mamy chyba kogoś z Ameryki Południowej, tak? Mi się wydaje. I jest to Sanchez, Prawy z Meksyku. Nie jest to jakaś wybitna karta, ale zawsze, zawsze coś. Dobra, zobaczmy skład rywala. No gościu nie gra Anglikami i ma Pedriego. Ej, Pedri chyba, Pedri miał. Upgrade już? O, kurde. I ma Cristiano i Eusebio. Fajny zespół. I jeszcze piątką obrońców gra. Boże, widzę, jak ten chulić już zszedł niżej. Ja, pitole. Serio, aż tak się boi Harrygo Kane'a na ataku. I w sumie jest czego? Zobaczmy. Hurricane. 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 Delikatnie. I mamy 1 do 0 w 2 minuty ekstra. No, lepiej przeciwko piątce obrońców nie dało się zacząć. A, no już wiem, czemu gościu gra chyba piątką obrońców, bo on mega nimi wybiega i szarżuje, przez co mu się robią luki, jak gra po prostu czwórką. Więc być może to jest że gra piątką przez to, że ma taki styl w obronie. Przynajmniej tak bym powiedział po tych pierwszych minutach. I zobaczmy, Walker, y, Walker Peters do Eze, 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 super piłka do Saliba. gdyby nie ten haczyk, ale czekajcie, bo jeszcze no jeszcze Saliba. Foden i 2 do 0 w 10 minucie i wygrywamy ten, to spotkanie z składem Anglików i mamy bilans 3 do 0. No dobra, przyznam szczerze, że nie spodziewałem się czegoś takiego. Bardziej nastawiałem się na, dzisiaj na bilans 1-2. No dobra, ja też od tego odcinka nie będę za bardzo przedłużał, bo dopiero co wróciłem z wesela. Także otwórzmy ostatnią paczkę i oczywiście widzimy się dzisiaj na streamie, jak trochę baterię naładuje. Zobaczmy, co będzie w ostatniej paczce w dzisiejszym odcinku. Oczywiście złota karta, bez karty specjalnej. Także jeszcze raz, dzięki Wam za oglądanie. My trafiamy dwa duplikaty. Do zobaczenia i Siema.